powiedzieć, że jestem tu po raz pierwszy. Nikogo z was osobiście nie znam, ale wiem, że jesteście dziećmi Bożymi, a to nas łączy i my jesteśmy jedną całością. I ja o tej waszej społeczności, tak szczerze mówię, dowiedziałem się z takiej broszury, kiedyś czytałem, mam zresztą tą broszurę, Wyznania pod Beskidzia i tam są wymienione różne, no począwszy od Kościoła katolickiego, różne ugrupowania i między innymi jest opisany wasz Kościół, ale tylko tyle o was wiedziałem. Później mi mówił brat Mirek Kulec, z którym się przyjaźnimy, on mi mówi, wiesz, ja jeżdżę tu do brata Cyrikasa i się go pytam, a do, tam do tej, tak, tak, ja tam usługuję. I tak się troszkę ta nasza może znajomość zaczęła. Ja chodziłem tu w Bielsku do szkoły, jeszcze to się nazywało na Marksa, do Bielskiej Przemysłówki i do 1984 roku tu pracowałem przez, no także od tego czasu już jestem na emeryturze i tu i usługuję Słowem Bożym. Także was jako tej młodszej generacji już raczej może nie znam i wiem, że w ciągu 20 lat w Bielsku się bardzo dużo zmieniło, bo tu kiedyś było zupełnie inaczej, no teraz też to jeśli się przyjeżdża raz za czas, to widzi się tą różnicę i ja nawet z bratem się musiałem domówić, ustalić jak tu przyjechać, bo tu no jak czasami do Bielska jadę, to biorę od syna kartę na parkowanie, bo tu nigdy nie wiadomo, gdzie można stanąć, a Bielsko w miarę kiedy dobrze znałem. Chciałbym dzielić się z wami Słowem Bożym, kiedy siedzę do zboru, którego nie znam. Ja wierzę, że wy znacie Słowo Boże, ale ja prosiłem pana, skoro brat mi powiedział, co masz na sercu, tym się masz podzielić. Ja chciałbym dzielić się z wami takim wersetem, czy dwoma wersetami ze Słowa Bożego, które są zapisane w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale. To są dwa wersety, które, no to jest, nie jest całość, ale tym tematem chciałbym się dzielić, który zawarty jest w tych dwóch wierszach. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 11, pierwszy i drugi wiersz. I stało się, gdy on był na niektórym miejscu, to znaczy Jezus, modląc się, że gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego, Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył uczniów swoich. I rzekł im, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus miał swoich uczniów, którzy z Nim przebywali na co dzień. I tak jak to było w okresie tym, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, w tym okresie helenistycznym, że mistrzowie mieli swoich uczniów i ci uczniowie przebywali ze swoimi mistrzami non-stop, a więc dzień i noc. Z tym, że mieli obszar nie tylko słuchać tego mistrza, jego mądrości, jego najróżniejszych mów, ale mieli obserwować jego życie. I my tu zauważamy, że Pan Jezus odchodził na różne miejsca, modlił się. W Ewangelii no jest więcej tych miejsc, gdzie jest napisane, a Pan Jezus odchodził na pustynne miejsce, żeby się modlił. W Ewangelii Łukasza na przykład czytamy 5 rozdział, 16 wiersz, a on odchadzał na pustynię i modlił się. I uczniowie widzieli, że Pan po całym dniu, po tym trudnym dniu, my wiemy, że on głosił słowo, on uzdrawiał, on uwalniał z mocy ciemności, a teraz on jeszcze zamiast pójść sobie na spoczynek i wypocząć, to on szedł na osobność i tam się modlił. I to przemawiało do uczniów i my czytamy tutaj, że po takim kolejnej modlitwie, którą Pan Jezus spędził na osobności, oni się zwracają do Niego, Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył uczniów swoich. My wiemy, że Jan Chrzciciel, ten, który poprzedzał Jezusa Chrystusa, miał też swoich uczniów
I my z tego tutaj wersetu się dowiadujemy, że on też nauczył uczniów jakiejś modlitwy. Jakiej, to nie zostało zanotowane, ale wiemy na pewno, że nauczył. I kiedy oni się zwrócili do Pana Jezusa, to Pan Jezus im nie powiedział, nie zawracajcie mi głowy, Żydzi przecież mieli takie modlitwy i to bardzo długie. My wiemy, że Żydzi modlili się 3 razy dziennie i było wyraźnie ustalone, co mieli w tych modlitwach wymieniać. Ale on im tak odpowiedział i rzekł im, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Gdy my popatrzymy na kazanie na górze, rozdział 5-7, to my wiemy, że Pan Jezus usiadł i zaczął nauczać lud. I my wiemy, że On nauczał lud i nauczał lud i wszyscy byli zdziwieni tą Jego nauką, bo On poruszał wszystkie dziedziny życia, a my wiemy, że w narodzie izraelskim każdy chłopak od 6 do 18 roku życia musiał chodzić na nauczania do szkoły, gdzie uczyli nauczyciele żydowscy, rabini, a tutaj jest powiedziane w siódmym rozdziale, w ostatnich wierszach, że gdy słuchali Jezusa, to zauważyli, że On uczył nie jako nauczeni w piśmie, ale jako moc mający. I chciałbym powiedzieć, jest różnica. My możemy słuchać bardzo wybitnych teologów, którzy mają bardzo wielką wiedzę, ale jeśli w tym nie ma mocy, to my to od razu rozpoznajemy. I ci, którzy słuchali Jezusa w czasie tego kazania na górze, czy kazanie na górze błogosławieństw, jak to się określa, to, co spisał tak bardzo dokładnie ewangelista Mateusz, bibliści mówią o tym, że to jest klejnot Ewangelii Mateusza, ten 5, 6, 7 rozdział. I tutaj między innymi w tym 6 rozdziale też Pan Jezus podaje tą modlitwę Ojcze nasz. I teolodzy sobie tam dyskutują na tym, czy to jest to samo, czy nie. Ale my czytamy w Ewangelii Łukasza, gdy Pan Jezus był na którymś miejscu w czasie tych swoich wędrówek, to wtedy Go poprosili. Natomiast tu, gdy my czytamy to kazanie na górze, to tu dowiadujemy się, że Pan Jezus najpierw mówił, jak należy się modlić. I w tym 6 rozdziale mówi Pan Jezus tak w Ewangelii Mateusza od 5 rozdziału. Gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, albowiem oni się radzili w bożnicach i na rogach ulic stoją, modlą, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoją. Dlaczego tu jest powiedziane, żeby nie modlić się na rogach ulic i tak dalej, tak jak to czynili nieraz kapłani? Dlatego, że oni mieli 3 razy dziennie ustalony termin, kiedy się mają modlić. To było rano, to było około godziny 15 i rozpoczęcie zachodu słońca. O tej porze się modlili i jeśli ta pora nastała, a ktoś akurat był w drodze, to się zatrzymywał i modlił się. Dzisiaj my możemy zauważyć muzułmanie, którzy się modlą 5 razy dziennie, jak ten muezzin tam da ten sygnał z tej wieży, to oni wszystko odkładają i biorą jeszcze na siebie taką szatę i tak dalej i modlą się, rozciągają taki dywanik i kierują się na wschód, tam w kierunek do Mekki. A Pan Jezus mówi tutaj, gdy się modlisz, to wnić do komory swojej, a zawarszy drzwi swoje, módl się Ojcu Twemu, który jest w skrytości, a Ojciec Twój widzi w skrytości, oddać jawnie. W greckim tekście jest powiedziane, tameion to jest komórka, to była w takim prostym chłopskim domu Izraelity, to było jedyne zamknięte pomieszczenie, które nie miało okna, a które się zamykało, bo tam było wszystkie dobra, co mogli sobie zabezpieczyć. I tam należało wejść do tej komórki i tam się modlić. Tak Pan Jezus mówi do tego grona słuchaczy. I On dalej mówi, a modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani
będą. Nie bądźcie wtedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie pierwej, niż byście wy go prosili. Można tutaj nad tym się zastanawiać, dlaczego Pan Jezus tutaj mówi, żeby się nie modlić jak pogani. My wiemy, że już wtedy w tym czasie były znane te tybetańskie młyny modlitewne, gdzie się non-stop modliło i ciągle powtarzało to samo. Ale gdy popatrzymy na tą żydowską modlitwę Szymon Esre, w tej modlitwie jest ponad 900 słów i tą modlitwę było trzeba rano i wieczorem odmówić. Jeśli my mamy taką modlitwę powiedzieć, to istnieje taka obawa, żeby tak mechanicznie to powtarzać i tu jest tak bardzo zdecydowanie powiedziane, modląc się nie bądźcie wielomówni, jak poganie, którzy tam tylko powtarzają słowa. Pan Jezus zwracał na to uwagę i zwracał uwagę na to w Ewangelii Mateusza, a teraz on mówi do uczniów, którzy proszą go, żeby nauczył ich tej modlitwy. Ja nie będę mówił o całej modlitwie Ojcze Nasz, bo tu by trzeba było urządzić seminarium. To jest taka modlitwa bardzo długa, krótka, a tak bardzo treściwa, że można by wiele o niej mówić. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, na co tu Pan Jezus zwraca uwagę. Gdy się modlicie, mówcie Ojcze Nasz. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi, Izraelici mieli nastawienie, że ojcem ich jest Abraham. I czy czytamy w Ewangelii Mateusza czy Łukasza, tam jest powiedziane, że Żydzi powoływali się Ojciec nasz Abraham, a Pan Jezus mówił, gdybyście byli synami Abrahama, to byście czynili uczynki Abrahamowe. I oni nie zwracali się do Boga jako do Ojca, ale oni się zwracali do Abrahama jako Ojca. A my wiemy, kiedy Pan Jezus rozmawiał z tą Samarytanką przy studni Sychar, to ona mówi, Ojciec nasz Jakub, który dał nam tą studnię. I Samarytanie, ponieważ oni byli tacy, no nie tacy czyści Izraelici, byli zresztą pogardzani przez Żydów, oni uważali, że ojcem ich jest Jakub. I oni się wszyscy zwracali do Abrahama jako do ojca. A tutaj mamy coś ciekawego, bo Pan Jezus mówi, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. Gdybyśmy chcieli jeszcze tak dokładnie popatrzeć, to między Ewangelią Mateusza i Łukasza jest ta jedna różnica, że my mamy w naszych tłumaczeniach powiedziane Ojcze nasz, ale w oryginale, czy w przekładzie interlinearnym, czy w innych przekładach, jest wyraźnie w Ewangelii Łukasza powiedziane tylko Ojcze i użyte jest słowo Abba. Dla nas to może w tej chwili nie jest takie istotne, bo my czytamy według tego tekstu Ojcze nasz. I teraz chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że Żydzi, modląc się, Izraelici nie kierowali modlitwy do Boga jako do Ojca, ale kierowali do Abrahama. A chciałbym powiedzieć, że Żydzi uważali, że ten przywilej modlenia się, że są dziećmi Abrahama, to tylko im przysługiwał, nikomu więcej. Takie było nauczanie za czasów Pana Jezusa. To, co tu Pan Jezus mówił, to było rewelacją, to było czymś nowym. Gdy my popatrzymy na Ewangelię, na proroka Izajasza, my wiemy, że prorok Izajasz był tym prorokiem mesjanistycznym, który mówił o Jezusie. On najwięcej mówił o Jezusie, o Mesjaszu, o Jego cechach, o Jego przyjściu. I my czytamy w 42 rozdziale Księgi Izajasza, proroka, czytamy w 6 wierszu, druga część. I dam cię za przymierze ludowi i za światłość narodom. Również w 49 rozdziale czytamy w 6 wierszu. Przetoż dałem cię za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. Chciałbym powiedzieć, już wspomniałem, że każdy chłopiec żydowski był nauczany i musiał się nauczyć Księgi Tory, musiał 5 Księg Mojżeszowych w odpowiedniej kolejności się uczyć i uczył się również tego, co mówił prorok Izajasz. Ale te dwa miejsca, które przeczytałem teraz,
te nie były wymieniane, bo Żydzi uważali, że zbawienie jest tylko dla Żydów i Mesjasz przyjdzie tylko do Żydów, nie do tego świata. A tu jest powiedziane, że będzie dla nas. I to, co Pan zapowiada, mówią, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, to mówi o nas, o tych, którzy jesteśmy z pogan. To jest coś tak, to jest rewelacja. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi mieli taki swój sposób nauczania za czasów Pana Jezusa i Żydzi nie uznawali i nie uczyli również tego, co jest zawarte w 53 rozdziale Księgi Izajasza proroka. Tam są opisane wszystkie cechy Mesjasza, jego męka, co go wszystko spotkało. Im taki Mesjasz nie odpowiadał. Oni oczekiwali Mesjasza, który będzie wielki, potężny w mocy tej, którą, przez którą on wyzwoli Izraela, Palestynę spod panowania Rzymian. I gdy my czytamy tą historię, ci dwaj uczniowie, którzy szli do Emaus, Pan Jezus do nich podszedł, to oni mówią, a myśmy się spodziewali. I tu chciałbym powiedzieć, jak jesteśmy nauczani, tego możemy się spodziewać. I teraz wracając do tego tekstu, chciałbym powiedzieć, Pan Jezus mówi na prośbę uczniów, tak się módlcie, Ojcze nasz. I teraz może takie pytanie się pojawi, co Żydzi nie byli nauczeni jakiejś modlitwy? Chciałbym powiedzieć, że Żydzi się bardzo wiele modlili. I każdy Żyd miał, młodzieniec żydowski miał koło swojej szaty takie frędzle przyszyte i to się nazywa albo bramy, albo frędzle i po tym to miało przypominać również o tym, jak należy się modlić. I w Izraelu obowiązywały w tym czasie i starozakonni Żydzi tego do dzisiejszego dnia pilnują. Modlili się rano, po południu około godziny 15 i wieczorem z rozpoczęciem zachodu słońca. I oni modlili się i pierwsze modlitwa to było to wyznanie wiary, które jest zawarte w 5 Księdze Mojżeszowej i to oni musieli na pamięć powtarzać. Tych miejsc było więcej, ale oni musieli powtarzać takie słowa, 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. Chciałbym powiedzieć, że tu jest całe i będziesz często przypominał synom to, ten cały odcinek tego 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Oni musieli powtarzać. I gdy... Myślę, że wielu z was oglądało Pawilon Żydowski, ten, który jest na terenie Oświęcimia. Tam są te wszystkie przedmioty, z którymi Żydzi byli przywożeni do Oświęcimia. Oni musieli narzucić sobie swoje te takie narzuty na siebie, jak się modlili. Oni owijali na swoich rękach, na takiej taśmie, to był wypisana te księgi Tora, 5 księga wszystkich 5 ksiąg mojżeszowych i mieli jeszcze takie pudełeczko, te filim się to nazywało i przyczepiali to do głowy i w ten sposób się modlili. 3 razy dziennie i to można zobaczyć w Oświęcimiu, bo oni z tym przyjechali i oni to praktykowali i te modlitwy były obligatoryjne, a więc to każdy musiał umieć na pamięć. I to było to szema, to było to wyznanie wiary. A potem była następna modlitwa, która się nazywa Szemon Esre, która składa się z ponad 918 słów. I tą modlitwę wymawiało się rano i wieczorem. W południe nie było potrzebne. A potem był jeszcze następna modlitwa Kadisz, to była uczczenie świetności Boga i dziękowanie za to i oczekiwanie na przyjście Jego Królestwa. A potem była jeszcze modlitwa dziękczynna Allen za
prawdy Boże objawione. I teraz my zauważamy jedno, że ci Żydzi, którzy to praktykowali, a również ci uczniowie Pana Jezusa tego byli nauczeni, to im czegoś brakowało. I dlatego oni zwrócili się do Pana Jezusa, a Pan Jezus im odpowiedział, dał ten wzorzec modlitwy. Chciałbym powiedzieć jedno, on mówi: Ojcze nasz. My wiemy, jaka jest w prawidłowej rodzinie relacja między ojcem i między synem. Dziecko ma zaufanie do ojca, a ojciec troszczy się o dziecko. Ja mówię o normalnych warunkach rodzinnych. Ta więź istnieje i my wiemy, że dziecko w prawidłowej rodzinie, prawidłowo rozwijające się, wychowane, to ma respekt do swojego ojca, ale ma zaufanie. I to jest bardzo istotne, żeby było jedno i drugie. I teraz my wiemy, że Pan Jezus, kiedy chodził z uczniami, to był taki moment, że zabrał, może ja tylko to wymienię, nie będę czytał, uczniów swoich trzech najbliższych zabrał na górę przemienienia. To wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne dokładnie opisują. I my wiemy, że zmienił się kształt, wygląd oblicza Pana Jezusa i usłyszeli głos: Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie. To było coś tak wielkiego. Oni usłyszeli, że Jezus jest Synem Bożym. My wiemy, że tam był Eliasz, że tam był Mojżesz, a Piotr, który zawsze był taki pełen inicjatywy, to on mówi: Panie, zbudujmy tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, dla Eliasza i dla Mojżesza. I w tym momencie nawet nie pomyślał o sobie, że ich też jest jeszcze trzech. Ale mówi: dobrze nam tu być. Ta Boża obecność tak działała. Ale my widzimy, że jak to wszystko minęło, to oni schodzili z góry i tam Pan Jezus powiedział wyraźnie, żeby o tym nie mówili, aż po zmartwychwstaniu. I o tym pisze Piotr, że był tego świadkiem. I my wiemy, że my mamy takie chwile społeczności z Panem, gdzie nam jest wspaniale, gdzie jest nam dobrze. Ale my czytamy, że kiedy zeszli z tej góry, czy to była Tabor, czy Hermon, nie jest wymienione, ale zeszli, a tam było tych dziewięciu innych uczniów i kłopocili się z tym chłopcem, który był opętany. Ten ojciec go przyprowadził, oni byli bezsilni, bezradni, prawda? I zetknęli się z tą codziennością. Ale na co chciałbym tu zwrócić uwagę, że te chwile społeczności z naszym Panem możemy mieć stale. I tu jest powiedziane, kiedy my się modlimy: Ojcze nasz, i żyjemy w tej świadomości, to my mamy to przekonanie, że ten Ojciec troszczy się o nas. My mamy tą łączność w modlitwie, ale my wykonujemy różne zajęcia, my możemy się w duchu modlić, ale wiemy, że jesteśmy z naszym Ojcem. I chciałbym powiedzieć, że w tym wszystkim to poselstwo, w tej modlitwie Ojcze nasz, to najwspanialsze, co możemy zauważyć, to jest to, że Bóg jest naszym Ojcem. Bóg jest naszym Ojcem. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Jeśli my popatrzymy do Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału, tam mamy napisane, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, od 11 wiersza: Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Który nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. I tu jest napisane: lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, żeby być synami Bożymi. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Chciałbym powiedzieć, że w tej żydowskiej modlitwie Szymon Esre jest, która miała tych ponad 900 wyrazów, Jehowa Jahwe jest wymieniony 27 razy. Bóg jest wymieniony 13 razy, a Ojciec tylko 2 razy. Tą proporcję 27,
13 i 2. A chciałbym powiedzieć, w Nowym Testamencie dla uczniów Pana Jezusa to imię Jezus stało się ubłogosławieniem wszystkiego, co jest zawarte w dziele odkupienia. Chciałbym powiedzieć, że w Starym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony 11 razy, a w Nowym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony, czy to ktoś z Was liczył może? To w konkordancji można policzyć. Chciałbym powiedzieć, że ja to mam zapisane. Bóg jest wymieniony jako Ojciec w Nowym Testamencie 153 razy. Bóg jako Ojciec. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę, że mamy Boga jako Ojca? To jest wielka rzecz. I Pan Jezus tutaj to zapowiada w tym momencie, gdy mówi Ojcze nasz. I chciałbym powiedzieć, kiedy Pan Jezus powołał swoich uczniów, to mówił do nich: uczniowie, wy macie mnie naśladować. Ale kiedy czytamy to, co jest zapisane w Ewangelii Jana, my wiemy, że od 13 do 17 rozdziału Ewangelii Jana Pan Jezus przy wieczerzy przemawiał do uczniów swoich bardzo wyraźnie. I on im całą naukę, to wszystko powtórzył. I on wskazał na to, co ich jeszcze czeka. Ale tam jest powiedziane w 14 rozdziale takie słowo: już was nie nazywam więcej uczniami, lecz przyjaciółmi, bo przyjaciele wiedzą, nie mają przed sobą tajemnic, a ja wam wszystko oznajmiłem. I on mówi: już nie jesteście, nie nazywam was uczniami, ale przyjaciółmi. Ale teraz idziemy dalej. Kiedy my czytamy historię zmartwychwstania, kiedy Maria Magdalena była pierwsza u grobu Pana Jezusa, kiedy to dzieło odkupienia zostało wykonane, kiedy Pan Jezus powiedział na krzyżu: Golgoty, wykonało się, to my wiemy, że on został w grobie, to my wszyscy znamy ten przebieg pogrzebu i teraz to zmartwychwstanie. I w 20 rozdziale my czytamy takie wielkie słowa. 20 rozdział Ewangelii Jana, 17 wiersz. I rzekł jej Jezus, to znaczy do Marii Magdaleny: nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i do Boga waszego. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Teraz następuje taki moment zwrotny. Idę do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. To jest wielka rzecz. To się stało na krzyżu Golgoty, ale to się stało dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie, dla każdego z nas. My jesteśmy skłonni mówić, że Pan Jezus umarł za grzechy całego świata. I to jest prawda. Słowo Boże nam to poświadcza. Słowo Boże wyraźnie mówi, że nastąpił taki moment na krzyżu Golgoty, kiedy Pan Jezus wziął te grzechy całego świata. Ta obrzydliwość była tak wielka, tych grzechów, że Pan Bóg na moment od Niego odwrócił się i dlatego Pan Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale chciałbym powiedzieć, umarł za wszystkich, ale umarł również za mnie. Czy ja jestem to, czy ja w temu wierzę i czy ja mogę to wyznanie złożyć, że On umarł za mnie? To musi na to pytanie sobie każdy odpowiedzieć. Kiedyś tłumaczyłem takiego brata, gościa, który jest Szwajcarem i on to jest wierzący, doktor teologii, Charles Reichenbach się nazywa, i on prowadził przez szereg lat wydawnictwo czasopisma takiego Rozwój Państwa Izrael w świetle wypełnienia proroctw starotestamentowych. I on z tej racji bardzo często był w Izraelu i po takiej podróży kiedyś przyjechał do nas, zaraz z Izraela do nas, do Polski, jeździliśmy po
Polsce i był u nas w Cieszynie, jak go tłumaczyłem. I on opowiadał o takim swoim przeżyciu. Mówi, ile razy jest w Jerozolimie, to zawsze idzie tam, gdzie jest ta ściana płaczu. I mówi, tam dyskutują tam mecze Domara, czy świątynia, czy to jest to miejsce, no na ten temat dyskutują. Ale ta ściana płaczu to jest tak, jak była. I on mówi, on tam zawsze podchodzi do tej ściany płaczu i patrzycie, tam przyjeżdżają Żydzi z całego świata, turyści i ci starozakonni, którzy się modlą. Po drugiej stronie muru są kobiety, bo tam jest taki porządek, że tak jak było kiedyś, tam gdzie się modlą mężczyźni, to są odgrodzeni, z drugiej strony są niewiasty. I kiedy on tam był, to podchodzi do niego taki stary, siwy Żyd, z brodą, w kapeluszu czarnym, tak jak oni chodzą, mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego. Żydzi uważają za modlitwę ważną tylko wtedy, jak ich minimum jest 10, którzy się modlą. I wtedy ten Żyd, który szukał dziesiątego, żeby się modlić, zwrócił się właśnie do tego brata ze Szwajcarii, do tego brata Reichenbacha, mówi, chodź, potrzebuję dziesiątego. On mówi, ja nie mogę. A dlaczego? Ja jestem chrześcijaninem. I wtedy ten Żyd się do niego zwraca. To był taki rabin, mówi, kto ukrzyżował Chrystusa? I ten brat aż zadrżał na takie pytanie, bo mówi tak, jeśli powiem, że Rzymianie, to jest taka wykrętna odpowiedź. No Rzymianie przeprowadzili tą egzekucję, to fakt, ten pluton egzekucyjny. Ale wydali go Żydzi. A wiemy, jak on mówi, a jeśli ja powiem Żydzi, to tu będzie wnet całe poruszenie na mnie, bo ja tu jedyny jestem nie Żydem. I ten Żyd tak mówi, no kto? Czekam na odpowiedź. On tak westchnął, panie, daj mi właściwą odpowiedź. Ten Żyd czeka, a on mówi, kto ukrzyżował Jezusa? On odpowiedział, ja swoimi grzechami. Żydzi bardzo rzadko płaczą, ale w tym momencie ten Żyd, tak mu się łzy potoczyły po twarzy, odwrócił się i odszedł. Mi się to wyznanie, mi to tak bardzo utkwiło w pamięci. Ja swoimi grzechami. Jeśli ja wierzę, że za mnie Jezus Chrystus umarł, to ja mogę też powiedzieć Abba, Ojcze i mogę się modlić. W Lubece, w Niemczech, w tym głównym kościele, w tej katedrze jest taki piękny obraz ukrzyżowanego Pana Jezusa, ale bardzo ciekawe jest w tym obrazie, że dookoła Golgoty, ale tak daleko zatoczony jest taki kręg ludzi. I ten autor tego obrazu, ten malarz, nie wiem jak się nazywa, miał jeden cel, tylko napisać, że tak, z daleka tych obserwatorów jest dużo, tak koło Golgoty to wszyscy tak z daleka, ale Golgota, przyjść pod krzyż Golgoty, ja z moimi grzechami. Oj, to jest taka troszeczkę trudniejsza rzecz. I chciałbym teraz powiedzieć każdemu z nas, że przez to wspaniałe dzieło odkupienia, które uczynił Pan Jezus, On nam utorował drogę do Boga jako do Ojca. I gdy my teraz czytamy, ja chciałbym tu nawiązać do tych miejsc Nowego Testamentu, które już znamy z listu apostoła Pawła. Ja chciałbym przeczytać z 8 rozdziału listu do Rzymian. Tu jest napisane tak. Bo którzykolwiek, 14 wiersz, bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie doskonałymi, dziedzicami wprawdzie Bożymi, współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Tenże Duch
poświadcza duchowi naszemu. Gdy czytamy teraz list do Galacjan, apostoł Paweł w tym liście tak bardzo wyraźnie też to podkreśla i mówi tak, albowiem, to jest trzeci rozdział, 26 wiersz, albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie, bo którykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa się oblekli. Nie ma Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani ani wolnego, nie masz mężczyzny ani niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli w Chrystusie, wtedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. I w szóstym wierszu następnego rozdziału listu do Galacjan jest napisane, a iżeście synami, przecież posłał Bóg ducha syna swego w serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze. I teraz takie pytanie, ja mogę każdemu zadać, a myślę, że każdy sobie na to pytanie odpowie sam. Tu jest napisane, tenże duch poświadcza duchowi naszemu. To znaczy nie poświadczył, albo w przyszłości poświadczy, ale poświadcza duchowi naszemu. A więc forma czynna, czas teraźniejszy. I teraz to pytanie, czy masz to poświadczenie w sercu? Na to pytanie my sobie musimy odpowiedzieć sami. My możemy na zewnątrz być, wyglądać bardzo pobożnie i tak dalej, ale Pan zna nasze serca. A teraz, czy masz tą pewność, że Bóg jest twoim Ojcem? Kiedy się modlisz modlitwą, Ojcze nasz, czy masz to potwierdzenie w swoim sercu, że Pan jest moim Panem, Bóg jest moim Ojcem? My wiemy, że można podzielić ludzi na tych, którzy mieli to poświadczenie, ale już nie mają. To mógł ktoś stracić. Chciałbym powiedzieć, ten najbardziej drastyczny przykład, jaki możemy przytoczyć z Nowego Testamentu, to jest Judasz, który chodził z Jezusem przez 3 lata. I my czytamy, że oni wszyscy byli wysłani i uzdrawiali i wypędzali demony. Judasz miał w tym udział do pewnego czasu. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest licencja, którą mam na całe życie, ale jeśli ja żyję z moim Panem, to ten duch mi to poświadcza. Ale jeśli coś zaszwankuje, to ten głos już mi nie będzie tego poświadczał. I dlatego ja już kończąc tą moją usługę, chciałbym każdemu zadać to pytanie, czy masz tą pewność? Bo jeśli tej pewności nie masz, to chciałbym ci powiedzieć, że jest dzisiaj, teraz możliwość, żebyś tą pewność zyskał. Możeś to zatracił, a może jeszcze tego nigdy nie miałeś. Chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik, on działa bardzo i kiedy przychodzą kryzysowe sytuacje, kiedy my przechodzimy doświadczenia, to wtedy przychodzi taki moment, takie, ach, czy ty na pewno narodziłeś się na nowo? Takie pytania zachodzą. Diabeł chce. I dlatego jest tak bardzo istotne u nas w tym gronie, gdzie ja się nawróciłem i wychowałem od dzieciństwa, to było zwracane na to uwagę, że my mamy 2 metryki. Jedna jest z Urzędu Stanu Cywilnego, ale druga metryka to jest ta, która jest zapisana u góry, ale my musimy tą datę pamiętać. Nie wiem, czy znacie takie przeżycie, to opisuje jeden ewangelista z Afryki, to było Kongo albo Kamerun. Kiedyś usługiwał na nabożeństwie, na ewangelizacji tam w Afryce, no w namiocie, tam wiadomo jakie warunki prymitywne, on był za kazalnicą i któryś kolejny dzień już usługuje i wchodzi naraz taki murzyn i niesie taki pień na ramieniu i na drugim ramieniu trzyma siekierę. No, można sobie wyobrazić, że temu tam się też tak troszkę niewyraźnie zrobiło temu misjonarzowi. No taki ten czarny murzyn łypie tymi białymi białkami, ale on nic, przychodzi i w jedno miejsce stawia ten pień i wbija to siekierą. No ten przerwa kazanie, no bo ten łupie to siekierą, wbija to
do ziemi. Jak skończył, taka cisza. Ten Murzyno, mentalność Murzynów jest nieco inna niż nasza, mówi tak: Panie diable, tyś już nie jest moim panem, bo tu w tym miejscu, przedwczoraj, ja oddałem swoje życie Jezusowi. Jezus jest moim panem, a ty mnie więcej nie będziesz kusił. A ten pień o tym mówi, że to się tutaj stało. Tak, on miał metrykę, on był analfabetą. Ale chciałbym powiedzieć, każdy z nas musi mieć tą pewność, że ja jestem dzieckiem Bożym. To jest tak bardzo istotne. Jeśli my tego nie mamy, to chciałbym powiedzieć, że nie oczekujmy tego, żeby nam to Duch Boży poświadczał. My czytamy, to jest z Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że On musi odejść, ale ten Pocieszyciel, Duch Święty przyjdzie i On wam oznajmi wszelką prawdę. On wam wszystko potwierdzi, przypomni, wyjaśni. Chciałbym powiedzieć, dla nas jest tak bardzo ważne, żebyśmy mogli sobie odróżnić nasz głos od głosu Ducha Świętego. To jest bardzo istotne. Chciałbym powiedzieć, że jeśli my się czymś zajmiemy i coś nas pochłonie, to ma taką jakąś siłę przekonywania, że my w końcu zaczynamy myśleć, to Pan mi powiedział. A to są całkiem moje myśli. W jednym zborze ta szóstka młodych ludzi, to już było parę lat temu, wszystko dzieci Boże, trzech młodzieńców i trzy dziewczyny, wszystko tak już po 20, przyszli do pastora i mówi: pastorze, Pan nas powołuje, żeby tam i tam i głosić Ewangelię, stworzymy taki zespół. Pan nam powiedział. Na ten pastor mówi: chwileczkę, jestem waszym pastorem. Jakby wam to Pan powiedział, to by mi to potwierdził. Pastorze, nie, co tam Pan nam powiedział. Chciałbym powiedzieć, że po pół, ani nawet pół roku nie było. Trzeba było tak skromniutko przyjść do zboru i powiedzieć, to były nasze myśli. Chodzi o to, żebyśmy rozróżniali to, co nam nasz Pan mówi. A Pan mówi, a jeśli my mamy wątpliwość, to możemy powiedzieć: Panie, proszę, żebyś mi to potwierdził. Ale musimy wystrzegać się tego, żebyśmy my sobie coś wyimaginowali i teraz zaczynamy mówić: Pan mi to powiedział. Ale tu na to jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu. My wiemy, że można komuś coś mówić. W polskim słownictwie jest takie też powiedzonko: wmówił jak wrzyda chorobę. No, można komuś coś wmówić i ktoś w to uwierzy. Pamiętam, jak pracowałem jeszcze we Wrocławiu w biurze projektów, to tam się koledzy umówili, że jednemu wmówią chorobę. Ja to pierwszy raz widziałem, jak przychodzi jeden do niego: ty jak się dzisiaj czujesz? No jak się masz? No wiesz tego, nie? Za chwilę przychodzi drugi, mówi: ty wiesz to, ale ty tak dzisiaj coś tak słabo wyglądasz, nie? I patrzymy za desek tam w biurze konstrukcyjnym, ten wyciąga lusterko i tak się patrzy. Jak przyszedł trzeci się go zapytać, to on poszedł do lekarza, już miał gorączkę, a przyszedł zdrowy. Więc są pewne rzeczy, które można wmówić. To może jest trochę śmieszne, ale można sobie wmówić. Ale chciałbym powiedzieć, to jest ta najważniejsza rzecz, która decyduje o naszym życiu, o naszej przyszłości, o tym, gdzie my chcemy spędzać wieczność. Dlatego niech każdy z nas, tak jak tu dzisiaj jesteśmy, może się uciszy. Żeby słyszeć głos Pana, my się musimy uciszyć. My żyjemy w takim czasie, że my musimy mieć hałas głów, ciągle się musi coś dziać. I nawet w domach wierzących, ja nie mówię, że to jest złe, ale my przychodzimy do domu, pierwszy ciach magnetofon, żeby jakąś chrześcijańską melodię grało, tak? No jest dobre, no słuchać, ale jeśli my przychodzimy ze zgiełku tego świata, to się musimy uciszyć. Jeśli my się chcemy modlić, tak jak jest powiedzenie, niech wejdzie do tej komórki, odizoluje się od tego świata, żeby się modlić. Pan Jezus miał takich dobrych tych uczniów, miał z nimi problemy, wiadomo, ludzie, ale my wiemy, że On potrzebował, żeby się
kontaktować z Ojcem tej osobności, żeby się mógł modlić, żeby się mógł uciszyć. Dlatego każdy z nas, gdy my będziemy mogli się uciszyć, ja bym proponował, żeby się zastanowić. Panie, mam tą pewność. Czy coś nie zachwiało w tej relacji między mną, między Tobą? Ja się chcę modlić modlitwą Ojcze Nasz, ale teraz my wiemy, że co może zakłócić tą społeczność? Tylko grzech. I to nie musi być wielka rzecz, grzech. Dlatego każdy z nas, ja chciałbym to położyć na serce. Zapytaj Pana, mam tą pewność, poświadcza mi to Pan, czy tego nie straciłem. A może tu jest ktoś, kto jeszcze tej pewności nigdy nie miał. A może się już latami modli modlitwą Ojcze Nasz. Może teraz się dowiedział dlaczego, co, jaka jest różnica. I takie pytanie, czy każdy, kto nie narodził się na nowo, to prawidłowo mówi się, modli się modlitwą Ojcze Nasz? Na to pytanie niech każdy sobie odpowie. Macie brata pastora. Jeśli by ktoś był taki, ja was nie znam, kto jeszcze nie ma tej pewności, to dzisiaj i w czasie tej niedzieli może dożyć tej pewności. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.